wali z wytwarzania linii podziału między górą a dołami AK nie jest zasługą pana, ani też żadnego z generałów czy pułkowników AK, tylko osiągnięciem tych tysięcy szarych bojowników, którzy wbrew blamażowi wyższych dowódców nie zrezygnowali z walki o słuszne postulaty narodu polskiego, a którym chce pan podstępnie odebrać broń. Czyn pana jest najzwyklejszą zdradą, trudno bowiem przypuszczać, aby pan nie umiał myśleć, nie orientował się w wewnętrznej sytuacji Polski i AK. Lizwarta jest, była rzeką graniczną pomiędzy narodem niemieckim i polskim. Wór Zajaciński tu uczył Stanisław Sojczyński, twórca i dowódca konspiracyjnego Wojska Polskiego. Uczył do 1939 roku i tu poszedł już na wojnę. Przed wojną jako podporucznik, a później został mianowany w konspiracji w czasie okupacji AK na stopniu porucznika, później kapitana, a po wojnie jako major występuje. Było to 26 sierpnia, w święto Matki Bożej. To mi opowiadał wszystko mój najlepszy kolega, który już nie żyje. Płaza, Jacek. Godzina gdzieś piąta, mówił, po południu. Jego siostra poszła tutaj na pole zobaczyć do gadziny, czy kartofle kopać, to ja już nie pamiętam dokładnie tego. I zobaczyła tutaj z dwóch stron, jeden CKM, drugi CKM i zobaczyła naokoło wojsko, które tutaj obtaczało i szybko biegła do stodoły, bo wiedziała, że u nich są partyzanci, schowani są. No i jak ona dobiegła tutaj parę metrów od tego płotu, dostała jedną serię z tego CKM-u w tył plecy, upadła i już upadła, no i zaczął się krzyk w domu ze szczelanina. Za jakieś parę sekund odezwały się strzały z drugiego ogniska. Także ten ogień był zaporowy, naprzeciwko tak chciali. No i w tym wypadku Lisiecki to usłyszał, tam był, co byli w stodole, wybiegli. Lisiecki wybiegł pierwszy z empikiem i z boku miał pistolet. Tego pistoletu jeszcze nie ma, tylko z empikiem. Także całą serię wystrzelał i upadł Lisiecki. Jak upadł, to w tym miejscu tutaj został trafiony, zabity został. To było w ten sposób, że Lisiecki, jak to on upadł, to podszedł do niego jeden szef, zastępca Urzędu Bezpieczeństwa. On się nazywał Trzepizur. On tą całą tutaj obławę prowadził i także on podszedł do Lisieckiego, myślał, że Lisiecki już zabity jest. A Lisiecki w tej chwili wyciągnął pistolet i strzelił do niego. Jak on strzelił do tego Trzepizura, Trzepizur upadł,
tak Lisiecki sobie wziął, dobił się sam. Teraz co tu partyzanci mogą myśleć, ci ludzie, którzy przychodzili, przychodzą. Tu okrutna zbrodnia była popełniona na tym placu, w taki dzień świąteczny, że jeszcze z Urzędu Bezpieczeństwa, z milicji, z KBW, tych rannych, którzy naprawdę byli Polakami, którzy walczyli o niepodległość bez państwa polskiego, dobijali ich w bestialski sposób. Męczyli, tu była kaźnia, kaźnia była, która tą kaźnię to na wieki będzie pamiętana, że tu zginęli najlepsi synowie Polski, którzy walczyli z Niemcami i potem z bolszewizmem walczyli. Ten pomnik wybudowany jest na prywatnym gruncie Płazy Jacka. Płaza Jacek był żołnierzem konspiracyjnego Wojska Polskiego w grupie Jaguara. Tu 46 lat temu rozegrała się tragedia. Oddział Jaguara, część oddziału Jaguara, która tu była w stodole, została zaskoczona i została otoczona i wybita. Rannych oczywiście dobijano. Kiedy powstał oddział Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, członkowie ci, którzy należeli do tej grupy, samorzutnie chcieli tu w jakiś sposób upamiętnić, oddać tym kolegom po prostu cześć, bo już niewielu zostało z tej organizacji. Ci ludzie entuzjastycznie podjęli właśnie chęć wybudowania tego pomnika. Ale wcześniej jednak złożyliśmy pismo do Urzędu Wojewódzkiego, do Wydziału Kultury i Spraw Obywatelskich. Ja byłem upoważniony do tego, żeby się tym zająć, a więc byłem w Urzędzie Wojewódzkim, później byłem w Kłobucku, którzy też nie wiedzieli, jak to zrobić, byłem w gminie tutejszej, Wręczyca Wielka, i zgodzili się, tylko mówi, że jeszcze trzeba mieć od plastika, jak to będzie wyglądało. No niestety do tej pory tego zezwolenia nie mamy, choć składaliśmy w 92 roku i do tej pory nie. Stanęło to jakoś. Trudno to powiedzieć, ale wydaje mi się, że poczuliśmy my, że to jakoś ktoś się boi. Ktoś, nie wiem. Tu w tym miejscu takie drzewo było, bóg. On liczył około 400 lat. Teraz ten bóg uschnął. Pozostał się tylko pień po nim. Ten bóg, on tu pamięta różne dzieje. Podczas wojny, okupacji, podczas Niemca tu mieli spotkanie partyzanci. I teraz w 1945-1946 roku, owszem, były spotkania. Tu przychodzili łączniki. Tam były wyznaczone miejsce, tam gdy nas tu żadnego nie było, to tam była butelka. I tam były wiadomości, oni nam przynosili, albo my im zostawiali, taka wymiana była. Ten bóg to by jeszcze może i rozbił, tylko tu kto przyszedł, jakiś turyści czy ktoś inny, wyrzynali, wycinali swoje nazwiska, daty robili i tą korę mu uszkodzali. I jeszcze takie zdarzenia były, że do celu strzelali też. No i on chorobę musiał dostać, bo był kora uszkodzona i uschnął. Gdy byłem w wojsku konspiracyjnym od 1945 roku, miałem iść do wojska, nie, w 1945 roku w maju nie poszedłem, wstąpiłem do wojska konspiracyjnego. Nasz oddział liczył 45 osób, a gdy doszedł jeszcze Klingę z Radomska,
nas było około 170. Część ludzi nas uwielbiała, popierała. Były takie wyrzutki, że nas patrzyli gdzieś zdradzić, zaprzedać, zlikwidować. To byli tak zwane komuniści. Z listu kapitana Sojczyńskiego, Warszyca. Jest terror, gdy po więzieniach i obozach karnych siedzi tylu najlepszych synów Polski, gdy nie ma dziedziny, gdzie by czerwoni nie dopuszczali się najpospolitszych draństw. Góraka nie widzi potrzeby prowadzenia walki konspiracyjnej. Nie potrafi sprecyzować aktualnych żądań i dostosować do sytuacji taktyki działania. Jest tylko pełna nadziei, że zrobi za nią to mocarstwo urządzające świat powojenny. Góraka uważa za spokój swój obowiązek, gdy w sposób haniebny kapituluje wobec zaprzedańców i zdrajców, gdy sprzeda nas za obietnice i frazesy, że za gołosłowność ustrzegnie naszego dorobku i stopni. Prawdopodobnie doły, które jak Polska długa i szeroka organizują się do walki same, popełniają bez przerwy jeden zasadniczy błąd. Zapominają, że aby sprawiedliwości stało się zadość, należy nie tylko likwidować czerwonych zaprzedawców i prześladowców, ale również z tą samą konsekwencją zdradzieckich panów pułkowników i generałów. Tutaj, w tym miejscu, po lewej ręce, stała stodoła. W tej stodole był bunkier schowany, taki zakryty był słomą. Tu na prawej stronie stał taki kurnik i za tym kurnikiem było dużo słomy. I ten nieboszczyk Jacek, on się schował za ten kurnik i tam to wszystko widział. Teraz powiem od początku. O godzinie 4 Lisiecki, porucznik Jagłar ze swoją grupą wszedł do pana Płazy, żeby się pożywić i przespać. No i byli do godziny 4, gdzieś po 4, 5, w tych granicach, to mi tak tłumaczył Jacek. Ten strzał by usłyszeli i wszyscy wypadli tu na podwórze bronić się. Lisiecki, Stasiek, Jagłar, pseudoporucznik, wyleciał pierwszy, tam już został, zginął. Resztę tu walczyło na tym placu. Tu taka była przybudówka, tu byli. W ten sposób tu byli, tak się po całym budynku, się po tym placu się porozchodzili. No i nastąpiła walka, szczelanina. A w bunkrze zostało dwóch ludzi. Zostało dwóch ludzi i Jacek słyszał, nie zabijajcie, nie zabijajcie. Zapomniałem, jak on się nazywa. Gruca był jeden i jeden był taki z wojska, młody chłopak. No i usłyszał strzał w tym bunkrze. Strzał. No i po tym strzale już było wszystko, Gruca wyszedł i go ubę zabrało, a tych wszystkich sąsiadów tu zwołano i załadowano ich na samochody i wywieźli do Częstochowy. Boli nas, szczególnie żołnierzy konspiracyjnego Wojska Polskiego, że urzędnicy wojewódzki, historycy z naszego Muzeum Regionalnego w Częstochowie nie wiedzą o tej walce, jaka tu rozgrywała się po 1945 roku. I w piśmie, kiedy Urząd Wojewódzki zwrócił się do Muzeum Regionalnego, do historyków, to tam napisane było, żeby przesłuchać szefa UB, czy zastępcę, nie wiem, Jakubczaka, który mieszka w Częstochowie na ulicy Tuwima. Ale ja powiedziałem tak, żołnierze konspiracyjnego Wojska Polskiego, żadnym z szefem UB czy ubowcem rozmawiać na te tematy nie będą. Kiedy chodziłem do Urzędu Wojewódzkiego, to nie wiedzą urzędnicy o tym, że tu się działa walka, że tu coś się działo. Kazano mi, no i na jakiej podstawie dadzą zezwolenie na taki pomnik, jeżeli nie ma grobu, jeżeli nie ma trupów. A wiadomo przecież, że w 1946 roku w Bąkowej Górze, tam gdzie w bunkrze po niemieckim pochowano 12 żołnierzy pomordowanych, ludność jakoś cudownym sposobem, ktoś tam, jakiś mały chłopiec, widział to. I ci ludzie entuzjastycznie pochowali na grobie, na cmentarzu tych żołnierzy, nauczeni doświadczeniem, że nie można takich rzeczy robić, to UB, tu tych trupów
wzięło i nie wiadomo gdzie. No i na jakiej podstawie my, żołnierze, możemy znać grób, miejsce, kiedy to jest okryte tajemnicą. Rannego się nie dobija. Rannemu się udaje pomocy, choćby nawet był przeciwnik i wróg. A jednak w tym państwie ludowym, Polsce, inaczej to robili, bo dobijali rannych, zabijali, a potem tych nieboszczyków, trupów na samochody załadowano i wywieziono do Urzędu Bezpieczeństwa na Śląski. Spotkałem się z żoną Lisieckiego, Stasią, to mi opowiadała, że jej mąż i reszta kolegów leżeli na śmietniku, tam gdzie popiół wysypywali. To jeszcze za wielką protekcją, co sobie od męża gwiazdkę odpięła jedną i to na pamiątkę wzięła tą gwiazdkę, to się śmiali, że już skończył się wielki as, wielki Lisiecki, wielki jaguar. No tyle mam do powiedzenia. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział dla Spraw Doraźnych na sesji wyjazdowej w Częstochowie w dniu 15 stycznia 1947 roku zostali skazani za przynależność do nielegalnej organizacji konspiracyjnej Wojsko Polskie KWP, przechowywanie broni, dokonywanie napadów rabunkowych, morderstw na funkcjonariuszach UB, Milicji Obywatelskiej i innych osobach na karę śmierci. Łebek Adam, Kędziora Józef, Chyra Antoni, Świerczyński Józef, Nicpon Mieczysław, Depta Jan, Koziński. Królowo korony polskiej z twarzą pociętą szablami, do Ciebie wznosimy czoła schylone bólu ciężarem. Nie ma w nas szlochu rozpaczy zaciśniętymi wargami. Modlimy się głucho, śmiertelnie o łaskę wiary. Latami idziemy nocą, żołnierze tragicznej sprawy. Krzyże, krzyże za nami żałobne żołnierskie ślady. Odsuń nam w chwili ostatniej kielich bolesny, krwawy, gorycz samotnej śmierci. Truciznę zdrady. Pierwszego lipca bieżącego roku dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie poinformował, że sekretarz generalny Warszawskiej Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa wyraził ustną akceptację zarejestrowania pomnika w Boży Zapilskim w ewidencji miejsc pamięci narodowej. Pomnik stoi i nikt go nie zburzy. Zyskał pozytywną opinię Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa i raz jeszcze jego sprawa wejdzie pod obrady tego komitetu. W ciągu roku obelisk znajdzie się w Wojewódzkim Rejestrze Miejsc Pamięci Narodowej. W filmie wystąpili żołnierze szeregowi konspiracyjnego Wojska Polskiego. Bronisław Chrapoński, pseudonim nieznany, Piotr Knop, pseudonim Jastrząb oraz Stanisław Kopiński, Granat. Autorzy filmu dziękują panu Andrzejowi Gale, autorowi książki Niepodległościowe podziemie zbrojne Częstochowy i okolic, za okazaną pomoc przy realizacji materiałów filmowych. Realizacja Maria Nowakowska. Wskutek zdrady powiatowy oddział UB z Częstochowy otoczył i wymordował w tej wsi 8 żołnierzy z oddziału Jaguara. Tych, którzy nie zginęli w walce, dobijano. Do dziś nie wiadomo, gdzie zostali. Wśród nich dowódca oddziału Stanisław Lisiecki, pseudonim Jaguar. Mówi były żołnierz KWP Jan Załęcki. Obecna, dzisiejsza, to jest dla mnie wzruszająca.
dlatego że pracowałem w tej organizacji i tego jaguara, który został osobiście znałem i stykałem się z nim na terenie Częstochowy. Zresztą stykałem się ze wszystkimi ośrodkami w całej Polsce, gdzie ta organizacja istniała. Uroczystości, jakie my organizujemy, to będą dla młodzieży tym drogowskazem na przyszłość, jak uczcić tą pamięć dawnych ludzi, bohaterów, którzy walczyli o niepodległość Polski. Pomnik ufundowali żołnierze Jaguara, którym udało się przeżyć. Postawili go nielegalnie w miejscu, gdzie przed pół wiekiem toczyła się walka. Na uznanie pomnika i wpisanie go do rejestru czekali ponad rok. Wreszcie udało się. Na uroczystość poświęcenia przyjechali ci, co chcą pamiętać. Pomnik pozostał, choćby dla tych, którzy do dziś grobów swych nie mają.